Cześć, melduje się Kobikowski. Ojcem chrzestnym tego odcinka jest Mateusz Wierciński, mój elitarny patron. Chcąc w jakiś sposób odwdzięczyć się za jego ogromne wsparcie, pozwoliłem mu wybrać temat tej recenzji. Mateusz wybrał wspaniale i myślę, że ta recenzja Pantery z serii World of Tanks ucieszy przygniatającą większość moich widzów. To bez wątpienia najlepsza Pantera od Kobi i w mojej opinii bardzo mało brakuje jej do perfekcyjnej Pantery w tej dużej skali przyjętej przez Kobi. Znalazłem jednak jedną denerwującą wadę, która wyszła podczas budowania, ale o tym opowiem w tej szczegółowej recenzji. Zapraszam. W zestawie znajdziemy jedną figurkę żołnierza niemieckiego. Jest to kolejna wariacja na temat dowódca niemieckiego czołgu. Słuchajcie, nie mam się do czego przyczepić, figurka jest perfekcyjna, szkoda, że jest tylko jedna, no ale taka po prostu jest specyfika tej serii. Mamy tutaj zawsze po jednej figurce w tych zestawach World of Tanks, w których kładzie się zdecydowany nacisk na czołg i na jego detale. Tutaj mamy jegomościa w furażerce, jego wyposażenie to jedynie lornetka, widzimy, jest to zawodnik taki już bardziej udekorowany, doświadczony w walce. Jedyna uwaga jest taka, że oczywiście nie powinien mieć zarostu, ponieważ zarost był niezgodny z regulaminem panującym w wojskach niemieckich. No ale być może, słuchajcie, nie wiem, tutaj możemy przedstawić figurkę akurat w jakichś trudnych warunkach bojowych, gdzie naprawdę on nie mógł zejść ze swojego posterunku. W ten sposób to cudo na gąsienicach wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Do samej instrukcji nie mam żadnych uwag, bardzo czytelnie zostało wszystkie kroki przedstawione. Tak jak wspominałem, mam jedno zastrzeżenie do samej konstrukcji. I słuchajcie, i może od tego zacznę, tak? Zrobię taki tutaj zwrot akcji, żeby później już tylko mógł sobie spokojnie zachwalać, jak ja to mam tutaj w zwyczaju. Otóż słuchajcie, tych gąsienic z tyłu nie da się zamontować tak, jak jest to, że tak powiem, pomyślane systemowo, tak? Ponieważ w momencie, to Wam pokażę, tak samo jest z drugiej strony, jak tutaj, jak docisnę tą płytkę normalnie, to za każdym razem odskoczy Wam to ogniwo. Dlatego, że jest tutaj troszeczkę za mało miejsca zostawione w momencie, kiedy jest ta sytuacja. Możemy to obejść w taki sposób systemowy, taki, że dołożymy jeszcze jedną płyteczkę 1x2, której niestety w tym zestawie nie ma takiej nadmiarowej. No ale wtedy te ogniwa będą wystawać. Słuchajcie, no ja jedyne co wymyśliłem, to żeby po prostu nie dociskać tej górnej płytki, tak? Czyli najpierw zamontujemy to w ten sposób. O, i po prostu delikatnie nie do. O, nie, znowu. Dobra, przerwa na montaż. Ok, jestem już z powrotem. Czyli tak, da się to zrobić, ale wymaga to kombinowania, podczas którego można się troszeczkę zdenerwować. Co mniej cierpliwi pewnie w ogóle to zostawią. Więc dla mniej cierpliwych zalecane jest jednak wygrzebać ze swojej kolekcji dwie płyteczki 1x2 i zastosować taką przejściówkę pomiędzy tym elementem z zawiasem a tymi ogniwami. Natomiast wtedy one będą tak oczywiście bardziej odstawać. A poza tym, dobra, czyli tak, to był jedyny minus, od razu Wam powiem. Tak to, no strasznie mi się podoba, jest to absolutnie najlepsza Pantera od Kobi i w tej dużej skali takiej, której Kobi przyjęło takie duże, monstrualne, masywne kształty, dużo za duże względem minifigurek, no to jest prawie, że tak powiem, perfekcyjna Pantera. No tutaj już mało co można jeszcze udoskonalić. W dodatku jest ten model o tyle ciekawy, że mamy tutaj opcjonalne jeszcze boczne osłony, które możemy sobie zdejmować lub zakładać. Naprawdę sporo detali. Pierwszy raz tutaj fajnie rozwiązane takie sposób montażu ogniwa na wieży. Ale może dobra, po kolei, bo tutaj teraz najpierw od ogółu do szczegółu, tak? Więc naprawdę bardzo mi się podoba ten model.
Szkoda, że nie jest piaskowy oczywiście, ale może za dużo tego piaskowego, to może to byłoby bardziej tak akuratnie historycznie, tak? Ale słuchajcie, po kolei, jeżeli chodzi o zawieszenie, jest bardzo fajnie. Tutaj mamy taki już standardowy, już, że tak powiem, dojrzały układ kół z tym mniejszym kołem powrotnym napinającym z tyłu. Szerokie gąsienice, te o szerokości 3 studów, bardzo, bardzo dobrze pracujące, odporne na młodszego użytkownika, który będzie sobie lubił szusować. W dodatku z tym takim fajnym klekotaniem, które mi się, jak już nieraz powiedziałem, bardzo mi się podoba ten dźwięk takiego klekotania, jakby właśnie prawdziwych gąsienic. Słuchajcie, z tej strony to w ogóle detali po prostu jest aż no niesamowita ilość, bo z tej strony widać jeszcze dobrze włas, tutaj tą jedną lampkę przednią, no i taki bardzo charakterystyczny, to jest tuba na wycior do lufy. Oczywiście on był składany, tam chyba było kilka takich tyczek, które było trzeba ze sobą skręcić i wtedy można było czyścić, przeczyszczać lufę po tam dłuższej eksploatacji, po strzelaniach. Więc tutaj no naprawdę jest bardzo dobrze to, na co ja czekałem, dużo detali. Jeszcze sobie może zrobimy tutaj takie zbliżonko. Trochę nieszczęśliwe to jedno ogniwo gąsienicy. Tutaj mamy i tą płytkę 4x4 z tym fajnym takim przetłoczeniem jakby jakiegoś takiej osłony wentylatora. Tutaj też jeszcze z jakimiś tam otworami. Szpadel. Ja nakleiłem tutaj taką naklejkę Ragnarök, czy jak tam, to chyba z mitologii nordyckiej, tutaj nie czepiajcie się mnie, nie wiem dokładnie, ale to jest to chyba ta bitwa końca świata, tak? Czy coś takiego, w której już wszyscy bogowie tam będą brali udział, czy coś takiego. Możecie napisać w komentarzach. Na wieży jeszcze trzasnąłem tego duszka takiego z mieczem, to według mnie się jedyny taki w miarę kwalifikujący się tutaj nadruk, naklejka. Przednia płyta jest już bardzo dobra. Tutaj można by oczywiście coś pokombinować, no bo Kobi ma teraz nowy klocek, o którym już wiemy. Już widzieliśmy opakowanie od zbliżającej się nowej T34 z serii. Znaczy to będzie licencjonowany, słuchajcie, wreszcie rudy. I tam widzimy już ten taki klocek narożnikowy. I tutaj no można by coś właśnie tutaj pokombinować jakby. No i domyślam się, że tutaj jak projektowano tą panterę, to po prostu jeszcze go właśnie nie było, ale na pewno będzie można spróbować go, że tak powiem, tutaj zastosować, natomiast i tak już jest nieźle, no bo tutaj takie mamy trochę schodkowe wyprofilowanie, to jest takie bardzo, że tak powiem, klockowe, nie? Tak, mamy tutaj jeszcze jeden włazik, tam możemy wsadzić albo sam torsik jakby bez nóżek, albo w pozycji siedzącej też jest w miarę nieźle, tutaj mamy zasygnalizowany jeden taki jeszcze właśnie tutaj peryskopik jakby. Z drugiej strony bardzo podobnie, choć trochę biedniej, bo nie ma tej tuby na wycior. No i tutaj jeszcze mamy Oskard, który tam może się chyba przydać tam do wydłubywania czegoś z gąsienic. Jeżeli chodzi o tył, jest nieźle, choć bez szału, tak? Na przykład no bardziej mi się podobają te tyły, na przykład jakie są teraz w Tygrysach takie, gdzie te wyloty luf są z wielu elementów, wyloty spalin są z wielu elementów, ale i tak samo teraz chyba w nowej Panzer IV są też takie nowe fajne kominki tam zastosowane, natomiast jest ok, bo tak tutaj mamy oszczędność elementów i te elementy na przykład mogły zostać tam, zostały przekształcone w detale w innych miejscach, więc jest ok, nie? Dla tutaj najbardziej wymagających użytkowników jest dużo miejsca na jakieś tam modyfikacje. Tu mamy też dwa takie tam jakieś tam cypelki, otwory wentylacyjne, no i nie mogło zabraknąć podstawowej funkcji, czyli i tutaj wszystko ładnie pracuje, jest taki ładny zaczepik, możemy sobie łatwo otwierać i tam widzimy piękny duży silnik w komorze silnika,
dwa te takie klocki w kolorze metalicznym, srebrnym, mój ulubiony. W ogóle tak, tutaj mamy oczywiście naklejki, jak to jest w tej serii World of Tanks. Tam, ja już mówiłem nieraz, te naklejki po prostu dla mnie są nieistotne. Natomiast mamy też kilka bardzo, bardzo fajnych i cennych nadruków w tym zestawie. Mianowicie tu mamy, zobaczcie, nadrukowany na tym klocku, tak zasygnalizowany, taki otwór, który się przydaje podczas ładowania, załadunku pocisków do czołgu i wyrzucania łusek na przykład. Tutaj też są jakieś dodatkowo szczególiki na tej, na płytce 2x4, co może być szczególnie tutaj ciekawe, że będzie można to zastosować jeszcze w ogóle w innych miejscach jakichś, gdzie komuś tam przypasuje. A tutaj, zobaczcie, to są takie ściegi spawów w miejscach, gdzie właśnie tak na zakładkę szły dwie płyty, tak? Te elementy przednie, elementy płyty przedniej, tak jak właśnie trochę ząbkowo, jak w klockach, one były zsuwane, następnie były spawane i tu jest tak właśnie taka, ta linie są poszarpane, to nie jest błąd. Te linie są poszarpane tak, jakby tutaj właśnie były ślady od tych spawów. Tu mamy klocek właśnie taki półokrągły z oczkiem tam celownika albo KM-u, nie wiem teraz dokładnie. Nie, to jest od KM-u chyba, bo celowniczy się działo chyba z tej strony. Tak, i tutaj właśnie też mamy te klocki, ten klocuszek z nadrukiem. Jeśli chodzi o wieżę, to jest naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście to już jest taka rozwojowa wersja tego, co widzieliśmy wcześniej. Natomiast tutaj mamy nowość, słuchajcie. To Wam pokażę, jak to jest zrobione. Tutaj to jest klocek, jaki jest taki z dziurką, jaki jest stosowany od niedawna na przykład na ogonach myśliwców. I to jest taka dziurka, w którą najczęściej się wkłada kółko ogonowe. A tutaj mamy teraz dodatkowy element. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie ten element. Proszę Was, zapamiętajcie sobie ten element. To jest bardzo ważny element. I mam nadzieję, drogie Kobi, że będziecie dostarczać go teraz w dużych ilościach do różnych zestawów, ponieważ on się nam będzie przydawać w wielu miejscach. I bardzo o to prosimy. Spójrzcie na ten element. To jest taki element, który na przykład można też wsadzić do ręki żołnierzowi. I wreszcie możemy, słuchajcie, na przykład włożyć mu do ręki, no tutaj nie mam akurat tej mapy, ale można wreszcie, będzie można mu coś włożyć do ręki, na przykład mapę. Tak, w sposób, w jaki nie będzie tam jego rączka się psuła, ponieważ, o zobaczcie, wtedy to ma wielkość studa, to ma wielkość studa, a tutaj mamy przewężenie na ten mniejszy rozmiar. No i teraz to wchodzi tutaj. O, i możemy zrobić teraz tak. To się pięknie trzyma. Pomimo tego, że ta powierzchnia jest skośna, to może ładnie sobie tutaj dociągnąć i wszystko jest po prostu picobello, tak? Ok. Standardowy tutaj właz dowódcy. Nie będziemy teraz wałkować tego tematu. Chociaż, o, może tam tutaj troszeczkę Wam pokażę. Tutaj jeszcze nie pokazałem Wam na kolejna wersja rozwojowa mojego włazu do Tygrysa. Tym razem wymyśliłem coś takiego. To jest jakby przekrój, nie? Żeby Wam pokazać, jak to działa, bo to będzie jeszcze, ta płytka będzie lepiej trzymana. No po prostu tak to działa w pozycji otwartej. Będzie można tu włożyć figurkę. Wszystko się ładnie zamyka. Otwór 2x2. Nawet fajnie byłoby to zastosować w Abramsie, ale jest już trochę za późno, już teraz jest ostatnia faza przygotowania instrukcji przeze mnie i zresztą na to teraz, gdyby się ktoś zastanawiał, to na to zużywam najwięcej czasu teraz. Przygotowuję instrukcję do Abramsa i dlatego tak mało filmów jest. Ok, a więc wieża jest naprawdę, też poszła o krok dalej, chociaż ja bym jeszcze pomyślał nad dwiema kwestiami. W sumie, słuchajcie, tutaj powinna być, jeżeli chodzi o lufę, powinna być taka sama lufa, jak już wiesz, jeżeli przyjąć, że te czołgi chociaż w całej serii Kobi też trzymają, powinny trzymać w każdym razie jeden do drugiego jakąś tam skalę, to powinna być taka sama lufa jak na przykład w Shermanie Firefly, czyli wąska.
I tutaj właśnie ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, chociaż domyślam się, że właśnie może tutaj projektantowi wyglądało, że to jest troszeczkę taka za cienka jednak ta lufa do tego takiego dużego modelu, tego właśnie monstrualnego w tej skali. No i zastosował tą po prostu standardową, grubszą. No ale wiecie, no taka to jest w Tygrysach 88, tak? Więc tutaj ja bym przemyślał jeszcze zastosowanie na przykład właśnie tej węższej lufy. I jeszcze jedna kwestia, słuchajcie. Tutaj w tym modelu zastosowano, zobaczcie, tutaj taka jest płyteczka, która wypełnia tą przestrzeń na dole, tam, ale dodatkowo ma to odzwierciedlać w późniejszych wersjach, chyba właśnie od wersji już G jest, poprawione to całe to jarzmo tej armaty, ten przód osłony tej wieży, te półokrągłe, tak, żeby ta dolna przestrzeń, tam był taki garb, żeby pociski wrogów, które uderzają w dolną część tej półokrągłości, nie rykoszetowały w dach kadłuba czołgu, co się podobno zdarzało, tak? I wtedy nawet niegroźny rykoszet przebijał pancerz w tym miejscu, bo i wpadał na łeb po prostu załodze. Więc wymyślili tutaj, że zrobią taki garb, tak? Tam i tutaj właśnie Kobi starało się też to odzorować, ale jest to w taki sposób zrobione, jest to sztywne i nie można niestety opuścić poniżej poziomu 0 stopni tej armaty, czyli mamy zerową depresję. Ale ja coś wymyśliłem i pokażę Wam teraz, niech to będzie taki wyjątkowy odcinek, w którym pokazuję jakieś różne ciekawe rzeczy, pokażę Wam prostą modyfikację, to akurat poszło bez ośki, ale to nie ma problemu, pokażę Wam modyfikację, jaką wymyśliłem w sumie w dosyć krótki czas, w krótkim czasie, zastanawiając się właśnie, jak to można obejść. Będziemy potrzebowali z klocków, które nie ma w tym zestawie, będziemy potrzebowali tylko szarej płytki 1x6 i takich dwóch kątowych elementów 1x4 i 1x2. Tutaj wywalamy te. On może to zrobić bez problemu, bo to jest od dołu właśnie, nic złego się nie stanie. I ściągamy cały ten przód armaty. O, dobra. W tym momencie to możemy odłożyć. I teraz robimy coś takiego, że bierzemy stąd. Będzie chyba najgorsza instrukcja zrobienia czegośkolwiek w historii świata. Tak. Mamy klocek 1x4. Jeden na 6 na to. W ten sposób montujemy te elementy kątowe. Ten dopiero będzie mógł być za chwilę tutaj zamontowany. Ten możemy już tutaj zapodać. 1x2 kątowy. I teraz bierzemy z tych płytek, które żeśmy wywalili z wieży oryginalnej, bierzemy kafelkę 1x2x6, montujemy od dołu i teraz dajemy po prostu to oryginalne jarzmo. Ona teraz jest troszeczkę, jeszcze bardziej jest wysunięte do przodu, ale mi się wydaje, że jest ok, tak to powinno być. Tutaj przy kręceniu troszeczkę do góry musi być ta armata ustawiona, wtedy się da wszędzie kręcić. Jest, wiem, bardziej wystaje ta, w tym momencie ta osłona działa tutaj, ale według mnie nadal jest ok, a w tym momencie możemy opuszczać armatę właśnie troszeczkę i mamy tą ulubioną depresję, tak? Ok. Podsumowanie. Model ten polecam Wam wszystkimi rękami i nogami, jest po prostu rewelacyjny, nie ma tutaj co się zastanawiać, to jest najlepsza Pantera od Kobi na dzień dzisiejszy. Mnóstwo detali, fajne budowanie, tam jest jeden malutki błąd, ale do obejścia. Można zrobić też, jak Wam pokazałem, fajną modyfikację tego jarzma armaty. Pełno detali, to które cieszy, wszystko w ogóle możemy ściągać i
zakładać sobie te boczne osłony. Zestaw jest taki solidny, odporny na zabawę, co jest cenne w przypadku młodszych użytkowników. No i też niebagatelną sprawą jest to, że tam są te kody dla niektórych bardzo cenne do gry World of Tanks w tym zestawie. Z minusów, no to mówię, ten jeden taki tutaj problem z tymi ogniwami, które tutaj trzeba troszeczkę tam pokombinować, żeby je zamontować. Oraz, tak jak powiedziałem, brak chociaż jakichś tam podstawowych tych Balkenkreuzów, oznaczeń wojsk niemieckich, które moglibyśmy sobie tutaj przykleić w kilku miejscach, zamiast tych naklejek, które mogą się nam nie podobać, tak? Tak, no aha, i bardzo fajne nadruki, nie? To też trzeba zaznaczyć. I tak, teraz, jeżeli ktoś się zastanawia, jaką panterę kupić, ponieważ mamy teraz, będą teraz trzy pantery w tym momencie, no to zdecydowanie tą, tak? Pantera, ta poprzednia, taka w kamuflażu, raczej jest o tyle niefajna, że tam właśnie była taka za szeroka i za mało detali, ponieważ tam się trzymali limitu 400 klocków, zużyli je na boczne osłony, no i właśnie nie było tych detali takich cennych, tutaj właśnie tych wszystkich i na wieży, i na kadłubie, o które nam tak bardzo chodzi i które tak świetnie wyglądają w tej panterze. No i tamta jeszcze jest za szeroka, nie? No a mamy teraz, uwaga, też jeszcze panterę z bitwy o Berlin. I tutaj jest, jej bardzo mocną zaletą jest to, że jest piaskowa, jest tak dokładnie taka, jak była na samym początku ta pierwsza pantera. Oczywiście to jest argument tylko dla tych, którzy się nie załapali, którzy bardzo chcą ją mieć, a się nie załapali na wydanie pudełkowe. Więc tak, tamta pantera z bitwy o Berlin tylko dla ludzi, którzy po pierwsze po prostu chcą mieć kompletną bitwę o Berlin i nic innego nie interesuje. Po drugie, chcą mieć piaskową panterę i to właśnie najlepiej tamtą, która była w wydaniu pudełkowym, bardzo fajnym tym pierwszym, lub też na części po prostu piaskową. Tam jest pełno fajnych części w tamtej panterze. Według mnie mimo wszystko ta jest najlepsza i nie ma tutaj co się zastanawiać. Chyba mówię, że ktoś strasznie się uparł na bitwę o Berlin, to wtedy bitwa o Berlin. Ale tak to według mnie tutaj, pomimo tego, że ten model jest troszeczkę droższy, ten, na który patrzycie, to warto dołożyć parę złotych i kupić tą panterkę. Osobiście mam nadzieję, że ta pantera zostanie wydana jeszcze na przykład w kolorze piaskowym właśnie, może troszeczkę udoskonalona w podstawowej serii o II wojnie światowej od Kobi, gdzie będziemy mieli już oznaczenia historyczne. Tak jak widzimy, to będzie teraz już w przypadku na przykład Patona, ISA 2 i tak dalej, które zostaną przeniesione później do podstawowej serii Kobi. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. No i Mateusz, jeszcze raz dzięki. Cześć.